Witam, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy kosić trawę. Więc zapraszam Was do tego odcinka. Tutaj troszeczkę rozgrzałem Ursusa. Bo musimy sobie go przepiąć. Niestety, w kosiareczkę. Tego sobie tutaj odstawiamy nasz chwastownik i podłączamy go pod Ursusika i jedziemy nim na pole 25. A Was zachęcam do subskrypcji, łapki, komentowania. Oczywiście zamykam bramę. Fafik też zostaje. Dobra. No i lecimy. Już pierwszy zestaw tam podstawiłem. Więc teraz sobie tylko jedziemy z kosiareczką. Chociaż mógłbym jechać dalej w sumie. Bo to jest na następnym, za tym polem. Dobra, i pełen gaz. No, Ursusik się spisuje, moi drodzy. Jest to swego rodzaju jakby przybytek tego tutaj. Całego koloseum. Tutaj też jest galancie pole. No, tutaj mają chłopy robotę. No i teraz tak, wypatrujmy zestaw, który powinien być gdzieś przed nami. Jest, tam już chyba dalej go widzę. Tu gdzieś powinna być ścieżka. Jeszcze. Jeszcze. Gdzieś tu będziemy skręcać. Nie tu, trochę dalej. O, tutaj. To jest bardzo niesamowite. No i myślę, że tak na pierwszy ogień pójdzie Redlinka. Pójdzie? Pójdzie. No, pięknie idzie. Się zbiera. No jest dobre ostrze, to wam powiem. Idzie to szybko. Ładnie kosi. Nie ma co narzekać. Jeden przejazd. A tu marchewek nasadzili, zobaczcie. No. Nie wiem, nie wjechać na tą. Się trzymać tego paska w miarę. No. Będzie kosić elegancko. Dwa przejazdy. Już są. Ciekawe. Musimy dużo nazbierać, bo będzie potrzebne dla świn, nie? Znaczy dla krów. Pasza. To mi się to wszystko. Przyczepę jedną zbieram. Robię na kiszonkę. O, przyczepa wystarczy. Myślę, że spokojnie starczy przyczepa.
jak nie dwie nawet może damy, to to będzie z 15 tysięcy. Trzy takie przejazdy. Trochę mi to zajdzie. No nie miał to, wiecie, skosza. No ale to jest wykupione pole. Zostało nam 6 tysięcy. Nie wiem, jaka to jest cena za kiszonkę. No może w następnym sezonie dokupimy łąk albo pól i zrobimy jakieś gigaczaderskie pole, które będzie głównie opierało się na trawie i sianie. Tak, żeby tutaj zaspokoić potrzeby krów i jeszcze mieć w silosie kiszonkowym oraz sprzedać maloty czy bele. Bo trawa nas nic nie kosztuje, trochę tylko dbania o nią i to wszystko. Trochę się z tym polem zajdzie, powiem wam. Mam kilka przejazdów, a to dopiero jest 10% pola, nie? No, zobaczymy w ogóle jak ona. Niech się tam wyłączamy szybciutko, biegniemy po po nasz naszą samozbierającą zestaw, samozbierający. Zobaczymy, ile teraz nam z jednego zestawu pójdzie tutaj. I tutaj zbiera przynajmniej dwa, nie? W jedną stronę. Dwa pokosy. To nie jest tak źle. Cześć, radio sobie tutaj włączymy. Sobie zakręcę. Dobra, sąsiad nie widzi.
Ładnie, z jedną stronę, z drugą. 5 ton będzie. 6. Czyli około 9 ton mogę załadować, czyli 18 ton sobie. O Jezus. Odczepił mi się. Nie ma tragedii. Osiemdziesiąt procent będzie, będzie ponad 80, 83, 85 albo 7. Nocna akcja, koszenie. No. Nie no, ładnie kosi. I też jest trawka ładnie niepowyrwana. No. Ładnie się to robi. Także myślę, że spokojnie skoszę sobie to poza odcinkiem. I wrócę do was na samo zbieranie tego. Akurat na dwa rządki mi łapie samozbierające to bit. No tak, też staram się kosić, nie? Żeby tutaj na dwa łapało. Co, jak wam się spodobał odcineczek? Zostawcie suba, lajka, komentarz. I widzimy się w następnych odcinkach z gospodarki po dziadku. Ja tu sobie to dokoszę. A wy, tak jak mówię, skomentujcie. I widzimy się w następnym odcinku.